Hej, witajcie, witam serdecznie wszystkich moich widzów. Na dzień dzisiejszy przygotowałem dla Was grę Batlantis. Gra powstała w 1987 roku, a wydała ją firma Konami. Właśnie tu widzimy ranking najlepszych graczy. Jest to typowa taka strzelaneczka, utrzymana w dosyć takim spokojnym rytmie. No oczywiście pojawiło się na arcade'ach w 87 roku, tak jak już powiedziałem. Tu mniej więcej widzimy na demku, o co chodziło. No po prostu trzeba zabijać te pojawiające się stwory. One tu nas atakują ostro. No, także tak mniej więcej to wygląda. No i spróbujmy sobie zagrać. Na początek może 3 żetony wrzucamy. Raz, 2, 3. No i startujemy. Startujemy. Trzeba uważać oczywiście, bo te stwory w nas ostro strzelają. O! Chyba wstrzeliło coś we mnie teraz. Dobra. No, szybciutko dosyć, żeśmy pierwszą planszę zaliczyli. Kolejna plansza numer 2. O! Dosyć szybko tutaj one się w moją stronę zbliżają, powiem wam. No, tu nie wiem, czy zdążę. Chyba nie zdążyłem właśnie. Aha, czyli jak mnie dorwie, to koniec. No właśnie, tak się stanie. To jest podobno w swojej ideologii gra do tych łapania jajek. Kiedyś pamiętam, była taka radziecka, rosyjska chyba gra, która właśnie tam się to jajko łapało. Trzeba było to jajko, które się zbliża, najszybciej podnieść, bo inaczej się stukło. No i tutaj właśnie też trzeba jak najbliżej podejść danego stwora, który już się wylęga, że tak powiem, z tego swojego, nie wiem, jaja, czy tam jak to powiedzieć. O, już mnie zatwiło. Nie ma tu żadnych bomb, nie ma tu żadnych ułatwień na zasadzie takiej, żeby po prostu można było rzucić i... O, uda mi się? Udało się. W ostatniej chwili się udało. O, tu się chyba nie uda. O, nie udało się niestety. A właśnie, ciekawe jestem, jak on by doszedł do mnie i wtedy co by się stało. No zaraz zobaczymy. Jak nie uda mi się, właśnie tu mi się chyba nie uda. Dwa stanęły. I co teraz? A, niestety. Jak zejdę już do mojego tego poziomu, gdzie ja jestem, to niestety kończy się kariera gracza. No. Mamy tutaj 7 żyć, z tego co pamiętam, bo tak ustawiłem, to jest maksymalna ilość. O! No i teraz co? Jak one zlatują, kurczę, to już ciężko jest w tym momencie. Na początku łatwo. Tutaj jakiś... Czekajcie, no... Jakoś przeskoczyć przez nie czy coś? No... Nie wiem, no... Chciałbym jakoś coś zrobić, a tu nie bardzo można. O! Dorwały mnie, no. Dobra, kontynuujemy. Jest możliwość kontynuowania. To kontynuujemy, co by nie tracić czasu. O, no i teraz patrzcie. Spadło to coś. Aha, bo to zatrzymuje... Nie, tu czas mi nadoleci. Nie do końca rozumiem jeszcze te wszystkie zasady, które kierują tym tytułem. No, patrzcie. No i gdzie ja mogę uciec, jak to już zleci na dół? Do mnie, to już chyba nie ucieknę. No bo co, dochodzę do końca ekranu. O, patrzcie. Pyk. I co? No nie wiem, czy mi się tu uda przejść. Jakoś tak na razie jestem... No, strzelam i co? Strzelam i go nie zabijam? Albo co, i żebym źle celował, nie wiem. No patrzcie, uciekam, no i co mogę dalej zrobić? W niego nie mogę strzelić. Bo strzelam tylko do góry.
Bomby żadnej tutaj nie rzucę, bo nie ma czym nawet. Ten czas, ten... Teraz, jak złapałem to... No właśnie. No zastanawiam się właśnie, jak już kurczę ten stwór dojdzie na dół, to co z nim zrobić? Czy jest jakaś możliwość jeszcze obrony? No właśnie, no już doszedł. No i co mam teraz zrobić? Wszystkimi przyciskami próbuję tutaj się ratować, ale coś tam mi marnie wychodzi. O, teraz mamy ten czas. Dobra, udało mi się go zabić. No ale patrzcie, z dwóch, że tak powiem, gniazd wylatują mniej więcej w tym samym czasie, no i co? Przecież z dwóch jednocześnie nie da się rady. No i... No dobra, dalej lecimy. Trzeci kredyt. To był. Dobra. No nie wiem, jak to właśnie zrobić w momencie, kiedy on nas dopadnie. O. No już. Nie ma tu czegoś takiego strzelanie w bok właśnie. A szkoda. Bo by się przydało w tym momencie. Żadnego jakiegoś przeskoku nie ma, czy czegoś w tym stylu. Teraz jest ten czas uciekający. To co, jaki jest czas uciekający? No. No nie bardzo rozumiem, jak się w to gra. Ewentualnie jak macie jakiś pomysł, to napiszcie w komentarzach, o co kaman, jeżeli ten stwór zejdzie mi na mój poziom. O, w ostatniej chwili. O, i teraz zaczynają się te ptaszyska. No ale patrzcie, kurczę. No i właśnie. Doszły do samego dołu i co ja mam teraz, biedny, począć? O, no i o, i koniec. Nie no, tej drugiej planszy to chyba nie przejdę, coś mi się wydaje. To jest jakoś... Jakoś marnie to widzę. O. Ciężko, ciężko powiem wam. O. Uciekam, 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 no i co ja mogę zrobić? O, nie zdążyłem tym razem. Tym razem nie zdążyłem. No i tutaj... No po prostu nie zostaje nic innego, no widzicie? Dobra, wrzućmy jeszcze sobie 3 żetoniki. I spróbujmy jeszcze tutaj powalczyć trochę różnymi motywami. Ja tu próbuję jeszcze inne przyciski jakieś uruchamiać, które mam na padzie, ale to widzę próżny żal, darebny trud. O. No bo uciec nigdzie nie ucieknę. Nie, no to jest chyba, słuchajcie, nie do przejścia, coś mi się wydaje. No jak to przejść, kurczę, w momencie, kiedy z kilku miejsc zaczynają te ptaszyska nadlatywać, a przecież moja szybkość jest ograniczona podróżowania na tym poziomie. No. Teraz znowuż nadlatują te, no to... No i patrzcie, kurczę, no 3 ptaki. W jednego strzelam, a nadlatuje o kilka, no to jak ja mam je załatwić?
Żeby można było strzelać na prawo albo w lewo, to by było ok. A tu takiej możliwości no nie ma, jak widzicie. Teraz może ja przełączę się jeszcze na inny typ joysticka, teraz analogowy wybrałem. O. No i niestety. Teraz jestem na joysticku analogowym, ale też tu żadna opcja nie wchodzi w rachubę, bo przecież... O. O. Nie wiadomo co robić, kurczę. Leci to, co trzeba złapać i jednocześnie leci stwór. No raczej w stwora trzeba było chyba celować, tak na logikę, ale... W takim razie do czego ten timer jest, jeżeli on... No nie rozumiem tych zasad tak do końca. Jak ktoś z was obczaje, to niech da znać ewentualnie. Bo coś mi się tu ciężko w to gra. Jak nigdy dotąd. O, zestrzeliłem, patrzcie jaki motyw. Udało się tym razem. Może faktycznie się uda... O nie! Kropelka mnie pocelowała. Ojejku, tak już niewiele brakowało. No ale już przynajmniej zaliczyliśmy jedną tą. Jedną tą żeśmy zaliczyli, patrzcie. Teraz na te kropelki trzeba uważać. Oj! Najważniejsze, że jedna plansza została. Żeśmy przeszli. A. Oj. Może się uda to, bo to nie jest takie jeszcze trudne. Po prostu trzeba umijać kropelki. No niestety nie udało się tym razem. Ale to omijanie kropelek już widzę większą szansę na powodzenie niż... Oj, znowu już zepsułem. Niż w poprzedniej tej planszy. Tu jest większa szansa na powodzenie. Tak na mój rozum. No bo tylko kropelki wystarczy umieć, tak? A strzelać no załóżmy przy okazji. Oj! One niestety niektóre lecą pod kątem. Jak zauważyłem. Więc pod te, które lecą pod kątem, to tak troszeczkę może być gorzej. No i te kropelki lecą szybciej niż ja jestem w stanie uciec. Także trzeba przewidywać, jaką drogę one przybiorą. Oj nie! Oj, znowuż nie. Dobra. Uciekamy? Oj, nie zdążyłem uciec. Troszeczkę ten ludzik za wolno się przesuwa w stosunku do tych nadlatujących kropelek, nazwijmy to. Widzicie, chciałem uciec i nie zdążyłem. Ta sama sytuacja, co wcześniej. No ale o to chodzi w tej grze, żeby... Game over. Czyli co, już nie mogę kontynuować? Ale motyw. No nic, mówi się trudno. W każdym razie ani wpisu, ani kontynuacji. No cóż, gra tym razem mnie przerosła. Ale zobaczmy, co tutaj trzeba robić jeszcze, bo na tym demku powinno być to pokazane. Jeszcze tak chwilę popatrzmy się. W ostatniej chwili on to... Aha, czyli on zestrzeliwuje w pierwszej kolejności właśnie te stwory. Bo jak one się pojawią na dole, no to już niestety jest po zawodach. No i tutaj trzeba unikać tych kropelek. No to żeśmy byli tutaj na tej planszy. Z kropelkami żeśmy byli. Chciałbym, żeby gdzieś było pokazane właśnie, jak jakiś stwór dojdzie do tego poziomu, w którym ten ludek jest, to czy coś się dzieje. No nie, to już chyba się na tym demku zakończyło, coś mi się tak wydaje. No właśnie. No cóż.
To by było na dzień dzisiejszy tyle. Trzymajcie się, pozdrawiam i zapraszam do kolejnego odcinka. Trzymajcie się, cześć!